Siemanko, witam Was w kolejnym Tech Newsie i dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawą wiadomość. Pewnie już po tytule domyślacie się, o co chodzi, ale przede wszystkim pytanie dlaczego? Dlaczego Nvidia planuje, bo takie są ploteczki, wypuszczenie RTX-a 3090 Ti? Prawdę powiedziawszy, 3090 działa już na pełnym rdzeniu GA102 i czy coś wydajniejszego w ogóle mogą wypuścić? Dlaczego wypuszczają tyle modeli kart graficznych? O tym właśnie wszystkim chciałbym w dzisiejszym odcinku sobie porozmawiać, a jak Wy chcecie docenić moją pracę, to śmiało zostawcie suba pod odcinkiem i już teraz zapraszam Was do oglądania. A więc obiegła nas taka plotka, jakoby Nvidia miała szykować RTX 3090 Ti. Skąd ona się wzięła? Bo nie wzięła się znikąd. Wzięła się z plików w aplikacji Zotaka do obsługi kart graficznych. Jest to bodajże aplikacja Storm od Zotaka i tam ponoć w ukrytych plikach znajduje się plik, który mówi o 3090 Ti. I teraz uwaga, zasadność takiej karty graficznej. Po pierwsze, pełny rdzeń GA102, bo jakby 3090 nie działa na pełnym rdzeniu GA102, który jest najwydajniejszym rdzeniem Amper, jakiego Nvidia stworzyła. Oczywiście nie wykluczam tutaj stworzenia jeszcze wydajniejszego rdzenia, natomiast pod tą konkretną generację GA, nie wiem, 101, setka, bo takie rdzenie są też w portfolio Nvidia, natomiast raczej nie sądzę. Raczej tutaj byłoby to GA102, która ma zaledwie 300 rdzeni CUDA więcej niż aktualnie pełna wersja, niż aktualnie 3090, który ma jakieś 10400 z drobnymi, no a pełny rdzeń 10700 z drobnymi rdzeni, 10700 rdzeni z drobnymi. No i pod takim pełnym rdzeniem działa RTX A6000 z 48 GB pamięci VRAM. Jest to karta potężna dla profesjonalistów, no najwydajniejsza bestia z rodziny Amper. Natomiast no nie mamy jeszcze Titana, mogłaby być 3090 Ti i jest to całkiem możliwe oczywiście, że Nvidia wypuści taką kartę. Do sensowności tego, czy jest warto taką kartę w ogóle wypuszczać, czy ma to jakiekolwiek uzasadnienie, dlaczego w ogóle Nvidia, skoro nie mamy kart dostępnych na rynku, wypuszcza cały czas nowe modele. O tym sobie zaraz powiemy. Na razie cały czas o wydajności tej karty. Oczywiście można byłoby zwiększyć limity mocy, podkręcić bazowe zegary tej karty graficznej, no i na dodatek jeszcze zwiększyć taktowanie pamięci GDDR6X. Dzięki temu karta zyskałaby kolejne kilka procent na wydajności, bo jak sami wiecie, kilka procent już dzieli 3080 i 3090 kilka. W najlepszych scenariuszach kilkanaście, ale jest to bardziej 11 niż 19. No i w drodze mamy 3080 Ti, które w ogóle wciska się między tą i tak już wąską szczelinę między 3080 a 3090. No i teraz 3090 Ti, która dokłada kolejne kilka procent i bardzo wątpię, pomimo podkręcenia zegarów, pomimo włożenia szybszej pamięci RAM, czyli podkręcenia jej de facto, że 3090 Ti byłoby w stanie uzyskać kilkunastoprocentowy wzrost mocy. Byłby to kilkuprocentowy wzrost mocy, maksymalnie około 9%. I tak nieźle, powiem szczerze, ale bardziej realnie około 5%. Więc zastanawiamy się pewnie, dlaczego wypuszczenie takiej karty. Oczywiście Nvidia tutaj niczego nie zapowiedziała, sami o niczym nie mówili, więc zanim zaczniemy ich hejtować, troszeczkę będziemy, ale zanim zaczniemy to robić, no to trzeba się zastanowić, dlaczego Nvidia w ogóle wypuszcza taką ilość kart graficznych. Mam kilka teorii, bo oczywiście nie jestem w 100% pewny, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze, wydaje mi się, że niedobory kart graficznych sprawiają, że Nvidia musi lepić karty z tego, co mają. I czasami decyzje są strasznie głupie. Moim zdaniem głupią decyzją było wydanie RTX 3060 w wersji 12 GB teraz. Oczywiście w momencie poprawy sytuacji na rynku, gdzie mielibyśmy więcej komponentów i można byłoby te karty już produkować w miarę normalnie, no to taki oczywiście RTX 3060 w wersji 12 GB miałby tam jakiś sens, ale wtedy, co za tym idzie, wypuszczamy na przykład, byłby to RTX 3060 Super, bo pamiętajcie, mamy już wersję Ti, mamy 3060 Ti, w drodze odpowiednio na początku czerwca, 2 i 9 czerwca spadną NDA, czyli te obostrzenia na wypuszczanie
czytanie recenzji kart 3070 Ti i 3080 Ti, więc mamy już 3060 Ti, 3070 Ti, 3080 Ti, więc brakuje nam tylko 3090 Ti i uwaga, w drodze jest też 3050 Ti, więc będziemy mieli 50, 60, 70, 80 i 90, wszystko w wersji Ti, ale mamy jeszcze wersję super, więc takie 3060 RTX 3060 moim zdaniem powinien być kartą z 6 GB pamięci RAM. Jakbym to ułożył? 50, 4 GB, 60, 6 GB, 70, 8 GB, 80, 10, 12 GB, czyli tak jak to jest teraz. 90, załóżmy, że 16 GB. Wersję, no może być więcej, 18, 20, tutaj już jest problem. Potem wypuszczam wersję Ti, tak jak to zrobił, a chociaż Ti, no Ti głównie powinny posiadać ulepszony rdzeń, ale można jeszcze wypuścić wersję Super i wtedy faktycznie robię 3050 Super, czyli 50 z dopisem Super. I no to tu 3050 Ti już bym nie zrobił, 3050 Ti super, chociaż po Nvidii nie wiadomo, co tam się jeszcze może wydarzyć. Strasznie Was przepraszam, ale dzisiaj ładne słoneczko świeci, więc jestem trochę prześwietlony, ale to jak ja wyglądam na tym filmie, to jest sprawa drugorzędna w stosunku do tego, o czym tutaj sobie rozmawiamy. No i wtedy na przykład w takiej 3060 super zwiększenie pamięci dwukrotnie, powiedzmy, że jest jakoś uzasadnione. Ale na chwilę obecną Nvidia powinna skupić się na produkcji jak największej ilości kart, więc wracając do meritum, moim zdaniem wypuszczanie tak dużej ilości modeli jest próbą tworzenia jak największej ilości kart ze zlepek. Z tego wszystkiego, co mamy, róbmy karty. I 3090 Ti byłaby tak naprawdę selektem pełnego rdzenia GA102, czyli wiecie, tam zawsze przy produkcji w litografii zawsze coś idzie nie tak. Zawsze gdzieś tam, wiecie, jakiś tranzystorek padnie, jakaś bramka logiczna, jakiś cały układ logiczny, no i już ten rdzeń musimy zrobić słabszy, miała być 3090, no więc wyjdzie z tego 3080. Więc wykorzystajmy to, co wypluwa nam fabryka na maksa. Wyjdzie nam rdzeń GA102, taki picuś, glancuś, doszlifowany do końca. Robimy z niego 3090 i sztucznie wyłączamy część rdzeni CUDA, no albo robimy to popularne, znaczy popularne, to o czym wspomniałem wcześniej, RTX-a A6000. Ale załóżmy się, skupmy się tylko na kartach konsumenckich. No ale wychodzi nam taki cudowny rdzeń, taki, że możemy go świetnie podkręcać. I teraz z punktu widzenia Nvidia oczywiście, nie z punktu widzenia użytkownika, oni sobie myślą, no taki rdzeń nam wyszedł, takie złoto, taka loteria krzemowa. No szkoda by go było sprzedawać w tej samej cenie, co inne rdzenie GA102, które no nie są tak bardzo udane. I wiadomo, w normalnej sytuacji, gdyby to sprzedawali, to jakiś użytkownik ma RTX-a 3090, który kręci się jak złoto, śmiga także masakra, świetne temperatury, zegary wysokie i tak dalej, no a inny ma już takiego mniej fajnego, który no gdzieś tam się tak dobrze nie kręci, pracuje tylko na bazowych zegarach, zwiększanie limitów mocy tak naprawdę niczego nie wnosi. No i tak to mniej więcej wygląda. Więc Nvidia sobie myśli, te gorsze rdzenie róbmy z 3090, a te takie najlepsze, zróbmy z tego 3090 Ti. Selekty, dorzucimy troszeczkę kasy, niech płacą więcej. Wiadomym jest i tutaj nikt nie powinien się oburzać. Oczywiście teraz abstrahuję od sytuacji, jaką mamy na rynku, że te ceny są naprawdę tragiczne. Wiadomym jest, że do pewnych wzrostów wydajności zaczynamy dopłacać coraz więcej. Na pewnym pułapie płacimy za wzrost wydajności, ja już to niejednokrotnie powtarzałem, że o wzrost o 100%, czyli dwa razy więcej FPS-ów, dwa razy większa moc, płacimy dwa razy więcej. No i mamy taki sam wzrost jak wzrost wydajności. Ba, czasami jest sytuacja, że płacimy za większy wzrost mniej pieniędzy. Ostatnio tak było w recenzji, którą widzieliście w niedzielę, dysku PNY-a CS3040 na PCI Express 4.0, który przyniósł wzrost mocy o 60% w zamian za 45% wyższą cenę. No i tak mamy, ale potem zaczynają nam te śrubować się te wyniki i już w przypadku kart graficznych nie za dwa razy więcej FPS-ów, ale za 50%, za tam kilka procent, jakby kilka FPS-ów więcej, płacimy dalej dwa razy więcej i rośnie nam już nie o 100%, a o 50%. I potem dopłacamy znowu 100% do ceny, kupujemy jeszcze lepszą kartę graficzną, ale moc już nie wzrasta o 50%, ale o 25% i tak w kółko, aż dopłacamy niesamowite kwoty pieniędzy,
do relatywnie niewielkiego wzrostu. I tak na przykład mamy taką sytuację z RTX-em 3080 i RTX-em 3090. Oczywiście bierzmy tutaj ceny MSRP, gdzie 80 karta kosztująca oczywiście w MSRP. Cały czas mówimy tutaj o MSRP, żeby dobrze pokazać, jak to wygląda. 3300 zł i dopłacamy do kilkunastu procent wzrostu mocy dwa razy więcej, żeby zakupić 3090. I tutaj macie tą sytuację idealnie zobrazowaną. A do takiej 3090 Ti jeszcze więcej będziemy musieli dopłacać. Czym to się kończy? Kończy się to tym, że producent dalej produkuje to, co produkował, ale my już mamy, no nie musimy więcej płacić, bo nie musimy brać tej 3090 Ti, tak? Nikt nam nie każe, możemy wziąć 3090, 3080, nikt nie każe nam tych wzrostów mocy śrubować o każdy procent. To jest dla ludzi, którzy chcą. A że producent praktycznie zawsze wie, że ktoś taki się znajdzie, kto chce, to wypuszcza taki produkt i sprzedaje go dużo drożej, dzięki temu więcej zarabia, a produkuje tak naprawdę to samo, co produkował, tylko robi jakiegoś selekta. No, podobnie ma to miejsce, wiecie, w przypadku samochodów na przykład, nie? Gdzie płacimy dużo, czasami dużo więcej za wyższy model, za jakąś lepsze osiągi z lepszym silnikiem, ale producent do tych osiągów, do których my często jakieś tam, nie wiem, BMW M-series, jakieś tam, wiecie, turbo wypas, i dopłacamy 2-3 razy więcej niż to, co kosztuje podstawa, ale osiągi nie są 2-3 razy lepsze. Wiecie, tak w założeniu, nie? Jakby może nawet osiągi są 2-3 razy lepsze w przypadku samochodu, ale producenta na pewno nie kosztuje wyprodukowanie go 2-3 razy więcej, bo wiecie, platforma jest ta sama, większość części jest ta sama, składają to tak samo, no to tutaj dodają kilka naklejek, tutaj kilka bajerów, wiadomo, inny silnik, ale wiecie, no znaczna większość części, około 80%, 90% części jest ta sama jak w podstawowym modelu. Wiadomo, zmieniają się tam jakieś zawieszenia i tak dalej. No dobra, już nie chcę w to wchodzić, żeby tutaj się nie pogrążyć w tym. O samochodach wydaje mi się, że będzie jutro genialny odcinek, bo Tesla wypuszcza samochód elektryczny w cenie Golfa i to będzie w ogóle picuś glancuś. No ale o tym sobie porozmawiamy jutro, być może nawet dzisiaj. Nagram dla Was ten odcinek, bo jestem już taki nakręcony na to, ale wracając właśnie do kart Nvidia. Stąd wydaje mi się, że wypuszczenie 3090 Ti jest bardzo prawdopodobne. Dużo jakby portali, które donosi o tym, studzi tutaj emocje, że raczej, że może nie, że... Ale pamiętajcie, nie mamy jeszcze Titana Ampere, czyli na najnowszej generacji wypuszczonego Titana, gdzie Nvidia zawsze lubiła wypuścić taką absolutnie najwydajniejszą kartę dla absolutnych pasjonatów w absolutnie zawrotnej cenie. Więc zarówno możemy się doczekać jak i 3090 Ti, jak i Titana. A że dostępność cały czas będzie kiepska i tylko Nvidia bardziej będzie denerwować graczy i Was, moich widzów, którzy oglądają kolejny odcinek, gdzie Technokrata opowiada o kolejnych kartach graficznych, których po raz kolejny nie zobaczymy w sklepach, a jak zobaczymy, to po cenach co najmniej 2-3 razy większych. Oni to mają gdzieś. Oni zarobili ostatnio 2 razy więcej niż zarabiali we wcześniejszych latach. Zwiększenie zysków za samą końcówkę roku 2020 to był jakiś kosmos, robiłem o tym odcinek, więc u nich się kasa zgadza. I oni chcą kuć żelazo póki gorące, wypuszczać te sztuki z fabryki, bo troszeczkę im się to wszystko ukróci w momencie skończenia się hossy na kryptowaluty, a prędzej czy później ona się skończy. Przecież nie można kapitału lokować w nieskończoność w jakimś tam w kryptowalutach, więc prędzej czy później te ceny spadną, już na chwilę obecną mocno spadają, zaraz Wam powiem, jaka jest cena Bitcoina, 145 tysięcy, o prawie 100 tysięcy od maksimum swojego, które było w przeciągu ostatnich 2 miesięcy Bitcoin poleciał i on może się jeszcze wyprostować i odbić, ale na pewno do maksimów już raczej w tym roku nie osiągnie, hossa trwa zbyt długo, jak na moje oko. I wtedy dużo z używanych kart zaleje rynek kart graficznych, no i Nvidia poniekąd na tym straci. Ale uwaga, moim zdaniem te karty, jak
jakby Nvidia sprzeda całą masę części. Aha, i jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, jest już 15 minut, więc jak ktoś dorwał, to ma mały bonusik. Rzekomo też 3090 Ti miałaby być pierwszą kartą z rodziny Nvidia wyprodukowaną w 7 nanometrach TSMC. Jak przypominam, teraz Nvidia produkuje w 8 nanometrach u Samsunga, a już zapowiadałem w grudniu, że Nvidia chce przejść z powrotem na produkcję u TSMC. Po prostu te karty tam lepiej się produkują, szybciej, lepszy uzysk, bo Samsung miał jakieś problemy. Więc no też miałby być to taki pierwszy model, więc te osiągi na tej karcie mogłyby być na pewno dużo lepsze. Więc w sumie, no oni sobie, powiem Wam szczerze tak, wypuszczą tę kartę, karta się sprzeda, oni dalej będą zarabiać kasę. Prawda jest taka, że rynek zaleją karty graficzne używane. Prawdopodobnie koniec tego roku, początek następnego, no ale już na wiosnę roku przyszłego, czyli za rok, ja Wam będę opowiadał, że nadchodzą RTX-y serii 4000 i dużo osób już nie będzie kupować tych używanych pokoparkowych, tylko sobie pomyślą, poczekamy pół roku, kupimy RTX-y 4000 i tak naprawdę zanim rynek się unormuje, czyli ta sprzedaż sprzętu używanego doprowadzi do spadku cen, Nvidia wypuści już kolejny model, więc stratnie to nie będą. Oczywiście analogicznie działa to w sytuacji AMD. AMD nie robi takiego szumu na rynku z jednej prostej przyczyny. Oni mają dużo mniejsze, jeżeli chodzi o to, możliwości produkcyjne. Stąd też tyle kart nie wypuszczają, chociaż podobną ilość modeli oferują. Tam już mamy 3090, 3090 XT, chociaż nie wiem, czy tu jest wersja XT, czy nie ma po prostu 3090, 6000, 6900 XT, 6800, 6800 XT, 6700, 6700 XT. Ostatnio Wam donosiłem o 6600, 6600 XT i jeszcze ostatnio Wam donosiłem o 6400 i 6500, które też być może powstaną w wersjach XT, więc identyczna ilość modeli. Po prostu no, AMD ma tak słabe zasoby produkcyjne, jakie udzieliło im TSMC, że musi się mocno namęczyć nad tymi kartami. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo, naprawdę bardzo dziękuję. Fajny odcinek, super mi się o nim gadało, dlatego tak długo się rozgadałem. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do końca. Jak ktoś z tych, którzy nie dotrwał do końca, który jest tak wiernym widzem i tak fajnie mnie przysłuchał przez 17 minut, a jeszcze nie subskrybuje, zostaw suba, będę bardzo, bardzo za to wdzięczny. Ja Wam za dzisiaj oczywiście bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy. Widzimy się jutro w kolejnym filmie o 17.45. Wydaje mi się, że będzie to ta Tesla w cenie Golfa, bo temat jest dla mnie super interesujący i mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. No i do usłyszenia. Miłego dzionka, no i kiedykolwiek to będziecie oglądać. Cześć! Thank you.